Ani taką, ani taką. Tak jak powiedziałam na początku, właśnie, że raczej zawsze byłam osobą, która za mało, mam wrażenie, jako osoba nawet zajmująca się tym, czym ja się zajmuję, czyli jestem osobą pojawiającą się na scenie, w mediach i często wydawałoby się, mogłabym może więcej czasu poświęcać swojej urodzie, ale zawsze jest jakiś taki rodzaj ważniejszych dla mnie spraw, co jest, tak jak powiedziałam, też takie, to myślenie może być pułapką, bo w pewnym momencie człowiek po prostu też musi się jakoś regenerować, a to jest jedna z możliwości. Natomiast w domu raczej też nie mam ani hopla na tym punkcie. Raczej wydaje mi się, że wypoczynek taki jak ruch, jak pójście do lasu na spacer, jak odreagowanie czasu z rodziną, z bliskimi, rozmowy, przyjaciele, czytanie książki, oglądanie filmu, raczej chyba właśnie karmienie tego ducha lepiej robi niż wklepywanie kolejnej maseczki, więc no jestem takim przykładem, który właściwie, tak jak mówię, ta sytuacja, że jestem ambasadorką miejsca Quality House of Beauty, powoduje, że może uda mi się regularniej również korzystać z takich usług czysto beauty. I będę beauty. A jak zapatrujesz się na medycynę estetyczną, bo jest właśnie w ofercie? Czy ty jakby pozytywnie do tego podchodzisz, bo teraz wiele gwiazd z tego korzysta? Nie mam jakby tutaj nic przeciwko temu, żeby każdy, jak ma na to ochotę, robił ze swoim ciałem, co ma, chociaż nie zawsze mi się podobają te zmiany, ponieważ kobiety korzystają czasami, nie tylko kobiety i mężczyźni, z tego w sposób taki przerysowany. Jest to czasami jakiś rodzaj pułapki, że nie znają końca granic i po prostu zmieniają się nie do poznania, ale każdy ma prawo do tego. Ja akurat nie jestem tego typem, nie jestem typem takiej osoby, nie stosuję medycyny estetycznej. Natomiast uważam, że właśnie często to jest taka pułapka i o tym miałam taką piosenkę pod tytułem Rekonstrukcja, że człowiek łudzi się, że ta fizyczność jego, dbanie przesadne o ten wygląd spowoduje wielkie szczęście, że ta fasada, jak już będzie zregenerowana, zrekonstruowana według jego wzorca, to już gotowy przepis na szczęście. No, śpiewam o tym, że zdecydowanie tak nie jest. Ta piosenka jest pełna takiego cynizmu, ale tak jak mówię, no też doceniam gałąź medycyny estetycznej, bo to jest rzecz, która powinna się rozwijać i się dynamicznie rozwija i jest też bardzo potrzebna w różnych też ważnych przypadkach, nie tylko takich czysto wyglądowych dla nas, żeby poprawiać sobie to, co tam sobie wymarzymy.